Informator. Co, gdzie, kiedy w diecezji kaliskiej. Chcemy zaprosić wszystkich serdecznie na Ostrowski Orszak Trzech Króli. Wyruszamy 6 stycznia z Kościoła Miłosierdzia Bożego o godzinie 15. Następnie wspólnie ulicami naszego miasta udamy się do konkatedry w przepięknym, kolorowym orszaku, gdzie zakończymy mszą świętą oraz przedstawieniami. Będzie to na pewno okazja, by celebrować naszą wiarę, by spotkać się z ludźmi, którzy w podobny sposób chcą to przeżywać. Będzie to piękny czas, dlatego bądźcie z nami na orszaku. W naszym miejscu w Kobylinie, w sanktuarium Matki Bożej przy Żubku, gdzie Boże Narodzenie trwa cały rok, dzięki inicjatywie księdza biskupa Damiana Bryla, przeżywamy od pierwszej niedzieli Adwentu aż do 7 stycznia czas łaski odpustu. Dlatego bardzo serdecznie zapraszamy do naszego sanktuarium Matki Bożej przy Żubku, aby uzyskać odpust zupełny. Odpust zupełny możemy zyskać pod zwykłymi warunkami. Spowiedź święta. Jako bracia będziemy więcej czasu teraz spędzać w konfesjonale, aby posługiwać tym sakramentem. Również komunia święta, a także modlitwa za Ojca Świętego. Sanktuarium będzie otwarte cały dzień, od 3 grudnia aż do 7 stycznia. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.